Hello everyone, Jan Frypiński, witam was w kolejnym odcinku serii Tańczący z Nabami. Tak jak widzicie, brąz 1, first pick, ale fajnie. Dobra, Amumu, zbanujemy tutaj, kurde, co to jest dobre? Zawsze zadaję sobie to pytanie, kiedy muszę banować. Zbanujemy Mastera i łatwo się fiduje na nobach. I to chyba wszystko. Master mnie denerwuje. Bo nafidowany z Infinity, nie, jaki tam baran by nim nie grał, to rzuci te R, E i zaczyna się bić po 1000. No to jest wtedy niefajnie. Szczególnie jak jest jakimś tam last pickiem, jeszcze go nie skontruje, nie? A jestem biednym AD carry albo na midzie. Ale mniejsze. Co tutaj by teraz zbanować? Zbanujemy im Malphite, żeby nie płakali. Tak szczerze, to banuje wszystko oprócz jakiegoś Opeshita. O, zbanujemy Fizę jeszcze. Właśnie, zbanujemy Fizę. No to teraz nie wiem co zrobić. Damy im Kasadina, czy nie damy im Kasadina? Bo ja bym bardzo chciał zagrać Kasadina, ale wtedy mam jeszcze Kazika. Spoko, spoko, spoko. To co, zbanujemy im. Czym tutaj grają? O, Thresha. Na pewno wszyscy grają Threshem. Ale nie lubię Thresha. Dawaj, Kasadin. Jej, Kasadin. Pi, 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 pi. No to teraz będzie zabawa. O, proszę bardzo. Nyga, nyga, nyga. No, powiem szczerze, że Lucian better. No, Lucian zazwyczaj nie jest better, ale... W sensie, Lucian jest moim zdaniem bardzo fajna postać, naprawdę świetna postać. Bardzo mi się podoba granie nim, ale jest po prostu słaby. To jest trochę smutne. Masterki mam dobre w sumie. Także tutaj sobie zostawię... Zobaczymy, czy pójdę jeszcze w kropelkę. O. Zobaczymy, jaką będę miał linię. Może tak. Ciekawe, czy ktoś weźmie. Wiecie co? Okropny jest Garen na midzie. To jest dopiero silence, taki gejowy z Q. Co chwila. Aczkolwiek to jest... Wygraj linię, ale potem przegraj grę. O, Sejuani Alem. Będziemy mieli tutaj jakieś kombosy. Sejuani Leona. Jakiś jeszcze szalony topper i Kasadin i będzie tylko skakał i dobijał. To jest dobry plan. Czekaj, co wezmą przeciwnicy. Fajnie jakbyśmy mieli... w sumie to może dobre, nieważne. Bo chciałem powiedzieć, że fajnie jakbyśmy mieli Kazika. Ale możemy mieć też Teemo. Teemo na Garena. To jest taki średniowy mecz w refuzerze. Znaczy Garen dostaje łomot, ale z drugiej strony Garen ma fajne Q. Ma fajne W, które jest silne na Teemo. No, ale tak właśnie, to jest taki wyrównany meczyk. Tak naprawdę Garen na Teemo. Moim zdaniem. Ale Teemo jest zasięgowcem. Także i tak... O, proszę Leona. Wszystko nam zabierają. Kayle. Okej. Wiecie co? Kayle to jest harda kontra. Ale Fiddle. Fiddle też będzie troszeczkę mnie bolał na początku. Zobaczymy, kto będzie lepszy w lejcie. Wziąłbym też sobie teleporcik, ale no na takie gry niestety nie ma sensu branie teleporta. Chodzi o to, że wiecie, nie mam się do czego teleportować bardzo często. Jedynie pozostaje mi, wiecie, teleportować się do minionów. A dobra, wejdziemy. Omega Teemo versus Garen. You dead. Garen is weak against Teemo. No to jest... Dobre, nieważne. Po prostu piknijcie. Piknij piękną Sonę. Okej, także wszyscy wybrani. Widzimy się w grze. No i jesteśmy już w grze. Lecimy. Fiddlesticks. O kurczę, i to jest jeszcze szalony Fiddlesticks. Bo to jest surprise party skin. Także będzie na pewno jakimś koksem. Ja zazwyczaj zaczynam z tą flachą. Myślę, że to będzie niegłupie.
Tylko ja zazwyczaj też nie składam kropelki. I chyba nie złożę w tej grze też. Polecimy sobie coś takiego. O, będzie git. Nie biorę warda, bo będzie mnie pewnie fiddle pushował. Potrzebuję sustainu. A kropelka na Kasadinie niby fajnie wszystko, ale... Ale ja po prostu nie składam. Bo mam tutaj pomysł na inny build, bo zobaczcie ile oni mają cyceków. Mają milion cc i będę potrzebował jak najszybciej mieć tutaj jakieś merce. Zobaczmy czy ten fiddle jest jakimś hardkorowy, dobrym smurfem. Ciekawy. Bo zazwyczaj, wiecie co? To jest dziwne, ale zazwyczaj jeśli jest fiddle na midzie, to jest smurf. W moim przypadku, nie? No to akurat w moim przypadku, ale non-stop fiddle smurf. I zazwyczaj robią grę. Potem się chwalą, że tam wiecie, albo smurfią, albo widać po statach, że 20 killi. To jednak o czymś świadczy. No jakimś... Co to za język? Szalone. 23 AP, what? 0 armora, what? Ja już mówiłem, ja lepiej się nie będę wypowiadać na ten temat. Okej. Okay. Przerzucę sobie tak. No i dajcie mi tego fiddla. Jeśli to będzie smurf, to zobaczymy. To wtedy może nie być tak lekko. Znaczy, na początku nie mam szans. Na początku będę dostawać straszne baty, już dostaję baty. Dlatego potrzebuję jak najwięcej sustainu. Bardzo lubię tą butlę na Kasadinie. Ojejku. Ojejku, widzicie? To jest tak denerwująca postać na midzie. No ale jak na razie jest zbyt wcześnie, żeby oceniać tego gościa. Dobry last hit. Kolejny dobry last hit. Ta wieża momentami tak losowo, mam takie wrażenie, atakuje te miniony. Och, na tego typa potrzebujemy zrushować, mam tak się czasem wrażenie, buty pod... O, dżu, buty pod cyceki. Ej, to jest tak denerwujące postać. No dobra, przed szóstym no nie mam najmniejszych szans. Kasady jest beznadziejny przed szóstym. Okej, okay, ale zobaczymy, zobaczymy po szóstym cwaniaku. O, zobaczymy. No jest tak jak mówiłem, czyli on będzie mnie pushował, dlatego nie potrzebuję za bardzo warda żadnego. Nie mam się co, nie mam co go obijać, bo on przecież ma W, nie? Więc z tym W, w takich wypadkach czasem można maksować E, ale... Ale on jakoś nie jest taki hardcore, więc pozostanę jednak przy Q. Szczególnie, że to fiddle i chciałbym mu dawać jak największego silence'a. Okej, okay, 18, 20. No, czyli jest git. Zlashituję jeszcze tego miniona i mamy porówno, nie? 20-20. Więc jak dla mnie to spoko wynik. Bo to normalne, że ja będę przegrywać w farmie. O, jakiś szalony gang. Jeszcze swoją drogą jest to, że ludzie nie potrafią za bardzo grać na fiddle, a fiddle jest moim zdaniem wszędzie. Na przykład ja bardzo rzadko grywam na fiddle i jest to bardzo spoko postać. Żeby tak coś skontrować, nie? O.
Coś ona się tutaj czai i nie wiem co ona chce za bardzo zrobić, ale... Akurat pierwszy raz Phil nie puszuje mnie. Dobra, ja coś tutaj zainicjuję. No. Kurde, on ma za duży zasięg tego E swojego, nie? O proszę, jak mnie nie lubią. Aha, nieważne. Takie tam wymiany junglerów, spoko. 32, 33. No to będę miał przewagę na tej fali. Jak mnie denerwuje ta wieża, no ona zawsze atakuje w to co nie trzeba. Ta postać jest tak bez sensu. Ale dobra, najgorszy już jest za nami. Tylko najgorsze jest, że ten gamoń się zaraz wychiluje. Ale my mamy Q, które mu to przerwie, nie? No dawaj, dawaj. Dobra, on chyba już nie żyje. Nie mam many. A, już mam. No i bez flesza, nie? Wystarczyło poczekać chwilę. Elegancko. Spokojnie. Jestem Cassadynem. Nie, dobra, tak szczerze to może nie jest najlepszy pomysł. Po prostu wrócę. No, i teraz będzie już z górki. Teraz będę chciał mieć dodatkowo ten sustain na niego, więc buty butami. Buty sobie złożę też. Okej, okay, na razie tak. Mam już dużo sustainu na niego i teraz powinienem się spokojnie utrzymać. Na takiego fidla. Nie mamy blue buffa, zestylowali mi. O, ty śmieciu głupi. Dobra. To nie jest może najlepszy pomysł. Ale zajrzyjmy tam. Jaki to ma cooldown? 7 sekund. Nie wiem, czy jestem w stanie się utrzymać na niego aż tyle. No dawaj tu, dawaj tu. Dobra, nic z tego. Lol, czemu? O, kapitanie, ty to tam za bardzo nie pomożesz. No nie mam many za bardzo. Chociaż nie, zobaczcie, Phila będę w stanie zburstować chyba. Chociaż nie. Aaaa, nie mam many, ludzie, widzicie to? No, Teemo ma double kill, wyszło worth it. To była w ogóle jakaś strasznie niezgrabna akcja. Weźmiemy mu sobie tą farmę. Czemu by nie, braci? O ja. Do minionów. Okej. Okay. A wiecie co, brakuje mi na Blasting Wanda. Więc farmimy sobie jeszcze to. Czekaj, ja to potrzebuję sfarmić. Dobra, mamy teraz Blasting Wanda, będzie git. A Teemo? Teemo robi push zemsty? Nie, no niech sobie to po prostu sfarmi. Dobrze, dobrze. Nie wiem, czy on chciał to zrobić tak po złości specjalnie, ale co tam. A niech sobie to sfarmi i wróci na topa.
Co tam masz, Fiddle? O, Fiddle ma budki. Teraz będę potrzebował ulepszyć do Road of Ages i koniecznie Merce. Koniecznie na taką grę, na samego Fiddla bym złożył. Ale ja, jak widzę jeszcze tą Leonę, tego gejowskiego Silence'a od Garena. Dobra, takie tam Dumb Haras. Teraz możemy o czymś rozmawiać. Okej, za bardzo się nie wyhealowałeś. No, jakiś szalony gang się tutaj zbliża. Coś tego jest. Nie wiem, czy on ma to zwardowane. Chyba nie powinien mieć. No dawaj. No, niech sobie weźmie. Ja bym go chyba i tak zabił, nie? Potem. No, dobra, spoko. Tylko, żebym dostał kiedyś blue buffa. I będę szczęśliwy. Okej, okay, ale jako, że jesteśmy Kasadinem, to jeszcze nie koniec. To dopiero początek. O, widzieli mnie. No, widzieli mnie, dobra. No, ale spokojnie. Ale ja jestem Kasadinem. Ja ucieknę wam. O, ale teleportuje się Fiddle. Fiddle z teleportem, ale ze słabym ultem. Aha, myślałem, że to będzie słaby ult. No cóż. Chyba flashnął się. Widzicie? Ten film robi fajne place'y. Kurde, nie mam jeszcze na Road of Ages. Nie no, dobra, to ja nie będę tak wracać. No jeśli robią smoka, to nie wiem, czy możemy im jakoś to przerwać. Fuck! Zły potion! Nie ten potion! Zrobię coś jolo tutaj sam? W sumie to mógłbym zrobić coś jolo. Jeszcze nie koniec chyba, nie? Dzik niech to stankuje. Ale dawajcie, dawajcie, dawajcie. A zestilowałem wam to śmiecie. No. Znowu jakiś niezgrabna, jakaś niezgrabna akcja, ale wynik jest git. Dobra, teraz już na pewno cofnę. I tego blue buffa chciałbym dostać. 5-5 ogólnie, no dobra. Idźmy sobie tak i już powoli składam te marce. No na razie nie ma strasznych itemów. Także Fiddla nie ma się co bać. On będzie chyba składał zresztą teraz maskę. A powinien polecić w zonie. O proszę, jaki niedobry... Pony. Ja nie mam E niestety. To jest dla mnie niefajne trochę. O, jakieś szalone akcje. Dobra, i teraz dla mnie Blue, proszę. Give me that, give me that. Nie wiem, czy chciała mi zostawić, ale co tam? Thank you, I can kill him. What the fuck, dude? A, to miało być blue buff nie dla mnie. How I gank now? What? Aha, czyli Cassidy no, nie dostaje blue, okej. Okay. A, niepotrzebny może ignite, ale dobra. No i teraz będziemy tyrać, wreszcie jest blue buff. Uwierz mi, że bardziej mi się przyda mi na linii, Sejuani. Pyk. Okej, okay, wypadałoby teraz spuszować tą wieżę. Chciałbym, nie? Żeby skończyć już to lejnowanie. Z tamtą pipką.
Pyk. Pyk. A, ja chcę to niszczyć. Kasia nie chce niszczyć. Zium, w ogóle na kilometr. No, jak się nie odbija, to nic nie robi. Nie wiem za bardzo, gdzie jest mój kochany pony. Dobra, tutaj nie wiem, co oni robią, ale chyba chcą mi spuszować mida. No dobra, ja jestem bardzo chętny. Bardzo fajnie. A proszę. Jejku, co ten Timo? Czujecie to? Rapierz fidla w miarę możliwości git. Tadam. Co tam idzie? Nie, tam chrzanić. Okej. Wiecie co, jeszcze bym sfarmił sobie... Oh fuck, this Garen. Ja tam pójdę wybronić to może. Dobra, chcę, żeby zresetowało mi się to gówno. A, gin. Dobra, demu nic nie zrobię, ale niech ucieka. I broń, masz blue buffa, Timo. No i masz fajne buty, fajną maskę, będzie git dla ciebie. Dla mnie zresztą też. Bo polecę sobie... W sumie mogłem złożyć Medjaya dla Becky, ale... Ale lecę sobie jakoś tak. Widzicie, jak na razie mi many brakowało raz na początku, kiedy miałbym niewystakowaną kropelkę. Moim zdaniem jest ona dobra, ale nie składam jej zawsze. Dobra, u mnie jest SS. Nie wiem, gdzie on jest. On ma bardzo fajne ganki, nie? Więc... Na fidla wystarczą wardy, ale tutaj nie ma wardów, dlatego on jest taki w miarę okej tu. No to co? Charge'ujemy się. Nie wiadomo, ile tam osób jest. Dobra, face czekuje. Aha, nie ma nikogo. Ojejku. Silensować tego śmiecia, aczkolwiek miałem tutaj za friko do zabicia Leona, ale... O ja, patrzcie. Dobra, to wyszło słabo, bo trzeba było od razu bić Kerry. No, to wyszło trochę słabo. Dobra, widzimy tego Kerry. No dobra, nie będę gridował, nie? Ja tutaj nic nie zabiję ich. Nie wiem, czy ona ma ulta, pewnie ma. Ale wiecie co? Zostanę tu, żeby bronić. Będę bronić tej wieży. No, Hecarim prawie padł. Od tego dobrego dive'u. Okej, dobił już chłopaki. Także wszystko pięknie. Ja się wrócę jeszcze po super fajne budki na Cassidyna. Homeguardy. Ej, ona weźmie tego blue buffa. Fuck this. Znaczy to jest fajne, nie składać kropelki, jeśli macie... Grać się na jakimś normalnym poziomie, gdzie nie zabierają wam blue, nie? No dragon, ludzie, cokolwiek, ruszcie się. A nie zabieracie mi blue buffy, no. Za późno. A nie, nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Bić tego ciecia! Dobra, ja tam jednak nie wchodzę. O, ale się rozpuścił. A po co ten ult? Zabijesz kogoś? Strzelasz kogoś? Chyba nie. Dragon. Nie głupi pomysł. Ale to zrobicie sami.
No to za bardzo nie pomogę. Lucian wystarczy, że postrzela w niego, nie? Pyk. Teemo jest nafidowany ładnie. A Garen po prostu farmi. Okej. Jego nie zabije. On jest tanki as fuck, ale taki Garen potem nie jest aż taki straszny. Znaczy jest mega silny, to wiadomo. Ale nie ma się co go aż tak bać. Pyk. A sobie będę wałować dżunglę. A co? Co mi tam? Właśnie maneczko. Uszanowanko. Pyk. Serdeczne Q. Jeszcze brakuje mi potem liczby, na nie, i wtedy będzie po prostu dopiero zabawa. Cium. W ogóle te miniony, te Star Warsy. Jeszcze chciałbym sobie sfarmić na Rabadona, zanim wrócę. Autoataki przywracają manę, to jest też ważne, nie? Ile to daje? 11 many. O, fuck. A tam chyba sobie poradzicie i tak? No tam jest, no, jest nasz jungler. A u nas była Sona tylko. To tylko Sona. SS pamiętajcie. Ale on po prostu robi jungle, okej. Dobra. I chcę mieć tego Rabadonka. A w końcu. Ale dobrze, że ma maskę. Kapitan jest git. Jeszcze jak złoży botka na Shora, to będzie fajnie działało u niego. Dobra, Rabadon. Okej, i lecę. Ale go tyrasz, pięknie. Pięknie, kapitanie. O, ile AP. Czy on teraz chce złożyć, ciekawe. Chyba za nie. Albo do twojej rany, nie wiadomo. O, trzeba gnębić tego fiddla. Ojej, Rod of Ages. No dobra, to nie jest jednak taki dobry fiddle. Oczywiście Rod of Ages jest teoretycznie fajna, ale... Teoretycznie fajnie, co nie, ale... Tylko teoretycznie... O, kapitanie, nie umieraj! Dobra. Asystę sobie wbiąć, że fajnie. Mogłem złożyć Medjaya, no. Żeby mieć z dupy tych apeków. A co ona tu robi? Może by ją tutaj tak zabić. Please report feed. Jej, co tu się dzieje? Ej, w sumie to nas zabijają. Dobra, za dużo tarczy. Już nie będę się tam bijał. Ucieknę i na spokojnie. Ojej, ty jeszcze zginiesz. A za nią było dużo pieniążków, także fajnie. Dobra. Chcemy stąd uciekać, z tego co widzę. Ojej, ten gejowy... Silence. Dobra. Robi się tu niebezpiecznie. Ale wyszedł nasz AD carry. O, chyba mnie gonią. Gonią mnie czy nie gonią? O, to jest pytanie. A, nieważne nawet. No. Goni się za Kasadina. No dlatego Kasadin jest trochę popsutą postacią. Jak tam ich resy? Nie specjalnie, ale złożymy, o, zresztą nieważne, surrender poszedł, no. Także to było na tyle, Kasadin moim zdaniem OP shit, najbardziej OP w grze. I widzimy się w następnych odcinkach, na razie.